Zaczynamy kolejną sesję. To już jest 12. sesja naszej konferencji Would You Like? 12. konferencji Would You Like? 12. sesja. Wystąpi też weteran konferencji Would You Like? Pan magister inżynier architekt Mateusz Rabiega, reprezentujący w tej chwili Politechnikę Wrocławską, już jako doktorant, zdaje się, a może nawet jako asystent, który pozostał w problematyce Kalisza i opowie nam dzisiaj o odbudowie kaliskiej kamienicy po zniszczeniach I wojny światowej. Czyli jesteśmy ponownie w wieku XX, ponownie w Kaliszu, i jak zwykle bardzo zaciekawieni kompetencjami prelegenta. Witamy serdecznie, bardzo się cieszymy z możliwości spotkania chociaż tą drogą. Oddaję panu głos. Dzień dobry państwu, bardzo dziękuję za takie miłe przywitanie. Cieszę się, że mogę po raz kolejny uczestniczyć w łódzkiej konferencji, chociaż w takiej formie, ale muszę się przyznać, że przysłuchiwałem się trochę wystąpieniom i dyskusjom wczoraj i przedwczoraj i muszę przyznać, że ta atmosfera w jakiś sposób przetrwała jednak. Myślę, że jest dalej dobrze i liczę na to, że jeszcze w przyszłości się spotkamy już na miejscu w Łodzi. A tymczasem przechodząc do tematu, opowiem dzisiaj o modelowej odbudowie kaliskiej kamienicy po zniszczeniach I wojny światowej. Ten tytuł jest trochę przewrotny, ponieważ tak naprawdę ciężko mówić o takim modelowym przebiegu odbudowy, ale przyjrzymy się i spróbujemy uogólnić proces odbudowy na przykładach trzech kamienic na podstawie analizy głównie projektów zgromadzonych w Archiwum Państwowym w Kaliszu. Teraz otworzę prezentację. Mam nadzieję, że będzie widać wszystko. No jest. Dobrze, no to mam nadzieję, że jakoś się uda. Zatem opowiadając o Kaliszu, trzeba zwrócić uwagę na przede wszystkim na jedną datę, na rok 1914. Los tego miasta jest zupełnie inny od większości miast w Polsce, a już na pewno tej wielkości, ponieważ miasto zostało zniszczone podczas I wojny światowej, właściwie na samym początku wojny. Wkraczające wojska niemieckie spaliły i zniszczyły śródmieście Kalisza w sierpniu 1914 roku. I później już okupacyjne władze niemieckie, ale także środowisko polskich architektów i środowisko lokalne, wszyscy stwierdzili, że należy Kalisz odbudować z różnych powodów. Dla Niemców to była kompletna katastrofa wizerunkowa na arenie międzynarodowej, zniszczenie bezbronnego miasta. Natomiast dla Polaków było to ważne ze względów historycznych, ze względów poczucia tożsamości dla samych mieszkańców, ze względów zwyczajnie materialnych i bytowych. Widzimy tutaj, że to dzieło odbudowy się powiodło. W samym mieście lokacyjnym odbudowano około 150 budynków podczas dwudziestolecia międzywojennego. Sporo odbudowano również po II wojnie światowej, bo około 40-50 budynków. Natomiast w tej prezentacji skupię się na odbudowie kamienic w dwudziestoleciu międzywojennym. Najpierw właśnie jak wyglądał Kalisz podczas I wojny światowej po tych zniszczeniach. Widzimy tutaj na pierwszy rzut oka jedynym niezniszczonym budynkiem wydaje się obecna katedra świętego Mikołaja, której bryłę widzimy w tle. Natomiast na pierwszym planie pierzeja placu świętego Józefa kompletnie zrujnowana. Tutaj widok głównego rynku
Przy głównym rynku właściwie zachowała się tylko jedna kamienica, która i tak została przebudowana jeszcze podczas I wojny światowej. Natomiast reszta albo została spalona, albo kompletnie legła w gruzach. Widzimy, że ta sceneria stawała się okazją do tego, żeby pozować do zdjęć. Właśnie głównie dzięki zdjęciom i pocztówkom wydawanym już podczas I wojny światowej świat dowiedział się o tej tragedii, która spotkała Kalisz. A to już zdjęcia powojenne z czasów odbudowy. Po lewej stronie widzimy prawie że ukończoną kamienicę, już nawet dachówka jest położona. Natomiast po prawej stronie jeszcze widzimy ruiny. Dalszy ciąg odbudowy. W latach 20. często były takie obrazki, czyli kamienica, której parter i niektóre mieszkania są już oddane do użytku, natomiast właścicielom często brakowało pieniędzy na to, żeby wykończyć całość. A w latach 30. zwykle to już wyglądało tak. Także widzimy wiele odbudowanych kamienic oraz tutaj taki modernistyczny gmach poczty wyróżniający się spośród historyzującej zabudowy otoczenia. Idziemy dalej, to już przed II wojną światową. Widzimy widok głównego rynku. I tutaj warto zwrócić uwagę na kostium architektoniczny tych odbudowanych budynków oraz to, jakie one są spójne ze sobą. Starano się w ten sposób przywrócić historyczny klimat miastu, tak jakby tych zniszczeń w ogóle nie było, a jednocześnie planowano je uczynić nowocześniejszym i bardziej wielkomiejskim, co zobaczymy zaraz. Bo główny rynek przed 1900 rokiem wyglądał mniej więcej tak. I to były w większości kamienice XIX-wieczne. I one były przeważnie dwupiętrowe, nie przedstawiały się zbyt okazale. Kalisz, mimo że przez sporą część XIX wieku był stolicą województwa, później gubernii, to mimo to jego rozwój był zahamowany. Kolej doprowadzona została dopiero w 1902 roku i wtedy nastąpił intensywniejszy rozwój miasta i planowano, aby no, na swój sposób, korzystając z tego, że można go było odbudować, żeby go odbudować właśnie bardziej wielkomiejskim na miarę aspiracji władz i samych mieszkańców. Tak wyglądało to samo miejsce podczas I wojny światowej, a tak podczas dwudziestolecia międzywojennego, już pod koniec, tuż przed II wojną światową. Teraz przejdziemy do omówienia trzech przykładowych kamienic i postaramy się odtworzyć ich dzieje na podstawie projektów zgromadzonych głównie w Archiwum Państwowym w Kaliszu, w aktach miasta Kalisza. Zaczniemy od budynku przy ulicy Łaziennej 2. Projekty są przechowywane w takich teczkach, jak tutaj widzimy. I pierwsze pisma jeszcze pochodzą z czasów okupacji niemieckiej. Tutaj Rudolf Fibiger zwracał się w imieniu spadkobierców właściciela posesji Arno Augusta Oswalda Hindemita o udzielenie pewnych wytycznych przez komisję komasacyjną, która została powołana do sporządzenia korekt granic działek. Poprosił o wytyczne i o sporządzenie szkicu projektu na odbudowę domu. Więc tak to wyglądało w czasach okupacji niemieckiej. Wtedy Niemcy udzielali pożyczek właścicielom kaliskich spalonych domów, którzy byli skłonni je odbudować. Natomiast te pożyczki zwykle były niewystarczające i właściwie do 1918 roku tylko trzech właścicieli zdołało odbudować swoje domy. Natomiast reszta dzieła odbudowy to już jest
to już jest dwudziestolecie międzywojenne. Tutaj oferta od przedsiębiorstwa budowlanego Nagadalskiego i Łuczaka dla pani Hindemith. Panowie zaoferowali rozebranie starych murów do fundamentów, oczyszczenie i oczyszczenie działki z pozostałych gruzów za sumę 4,5 tysiąca marek. Nie wiadomo, czy spadkobierczyni pana Hindemitha przyjęła tę ofertę. Natomiast już w 1919 roku złożyła ona pismo do Wydziału Budowlanego przy Magistracie Miasta Kalisza z prośbą, załączając projekty, o pozwolenie na, o udzielenie pozwolenia na odbudowę domu. Projekt sporządził Adam Czyżewski, architekt, który zaprojektował sporo budynków w dwudziestoleciu międzywojennym w Kaliszu. I widzimy, że na tym obrazku, że była to taka dosyć nietypowa działka, bo miała trzy fronty od ulicy Mariańskiej, od ulicy Łazienkowej i od ulicy Kolegialnej. Natomiast tutaj znajduje się główny rynek, więc to jest bardzo eksponowany narożnik, eksponowane miejsce i taka właśnie rozległa działka. Z uwagi na płytkość placu zdecydowano o tym, że przy projekcie, że budynek przekroczy o 6 metrów kwadratowych dopuszczalną powierzchnię zabudowy. I z taką prośbą właśnie zwrócono się do Wydziału Budowlanego Miasta i ta prośba została uwzględniona. Co jest istotne jeszcze, jeśli chodzi o tę ustawę budowlaną dla miasta Kalisza, to, że ona została sporządzona jeszcze w czasach okupacji niemieckiej i została zatwierdzona przez niemieckiego naczelnika powiatu w 1917 roku. I do jej sporządzenia przyczynił się głównie architekt niemiecki Helmut Griesebach, natomiast uwzględniał on również postulaty polskiego środowiska. I co ciekawe, ta ustawa została zatwierdzona dekretem naczelnika państwa w 1919 roku już w odrodzonej Polsce. I do tej ustawy stosowano się właśnie przy wznoszeniu kamienic, zwłaszcza w tych wcześniejszych projektach w latach 20. Tak wygląda rzut tej kamienicy. Widzimy sporo poprawek oprócz tego, co zaprojektował Czyżewski. To widać właśnie na przykład przesunięcie ściany tutaj w tym trakcie tylnym i określenia grubości ścian, na przykład poprawki przy kominach. Więc głównym zadaniem urzędników sprawdzających projekty było właśnie sprawdzenie zgodności projektu z ustawą budowlaną dla miasta Kalisza, ale starano się też, dbano o historyzującą szatę architektoniczną kamienic i starano się, aby te kamienice były ze sobą spójne. Tutaj jeszcze widzimy przekrój, zalecono, aby obniżyć dach. I wreszcie elewacja, najbardziej eksponowana elewacja od ulicy Łazienkowej. Założeniem ustawy budowlanej dla miasta Kalisza było to, żeby domy przy głównych ulicach miały 3 piętra, natomiast przy bocznych miały 2 piętra. I widzimy, w jaki sposób to zostało tutaj ciekawie rozwiązane. Charakterystyczne dla Kalisza są też witryny zwieńczone łukiem eliptycznym albo koszowym, co widzimy tutaj. I to jest też niewystępujący wcale tak często przykład, kiedy projekt zachowany w archiwum odpowiada właściwie prawie że dokładnie temu, co zostało później zrealizowane. Bardzo często te projekty realizacyjne nie zachowały się w archiwach. I widzimy, że pozwolenie zostało udzielone, natomiast oczywiście pozostawiono również pewne wskazówki i zastrzeżenia,
Pozwolenia udzielił tutaj Inspektorat Budowlany Okręgu Kaliskiego. Podpisane ono zostało przez architekta okręgowego Pajzderskiego oraz zostało zatwierdzone przez tak zwaną Komisję do Zatwierdzenia Planów, czyli instytucję powołaną właśnie do tego, aby badała zgodność projektu z ustawą budowlaną dla miasta Kalisza. Pod spodem widzimy też po prawej stronie zobowiązanie kierownika robót i zarazem projektanta, także architekt wtedy był człowiekiem zdecydowanie wielozadaniowym, podpisany właśnie przez Adama Czerzewskiego. Tutaj widzimy już zaświadczenie po kilku latach z 1924 roku, w którym stwierdzono, że odbudowano trzypiętrową część domu od strony ulicy Mariańskiej i połowę dwupiętrowej części od ulicy Łaziennej. Także takowe, jakkolwiek niezupełnie wykończone, są już zamieszkałe. Trzypiętrowej zaś części domu od ulicy Kolegialnej i pozostałej drugiej połowy dwupiętrowej części od ulicy Łaziennej wyprowadzono mury fundamentów, piwnic z przesklepieniem i parteru pod belki. Widzimy w ten sposób, na podstawie tego pisma, problemy finansowe właścicielki. I to było też bardzo częste, że około 1919-1920 roku ruszały te budowy kaliskich kamienic. Natomiast zwykle pożyczki okazywały się niewystarczające i właścicielom później brakowało funduszy, dlatego oddawali do użytku część domu, a reszta potrafiła stać przez wiele lat później niewykończona. Tutaj kolejne pismo, w którym magistrat miasta Kalisza zwracał się z wnioskiem o ukaranie właścicielki, ponieważ nie otynkowała domu, więc to też się wiąże właśnie z tym brakiem funduszy. Natomiast widzimy z tego, jak bardzo starano się, żeby ten projekt został zrealizowany do końca, żeby miasto też zwyczajnie dobrze wyglądało od strony estetycznej. Tak wygląda ta kamienica obecnie. To jest widok nie od strony rynku, tylko od strony narożnika ulicy Łaziennej i Kolegialnej. Przejdziemy teraz do kolejnej kamienicy przy ulicy Browarnej 4. I widzimy jedno z pierwszych pism w teczce, sporządzone przez Bolesława Muszyńskiego, który pisze tutaj, że nabywszy nieruchomość numer 146 hipoteczny przy ulicy Browarnej numer 4, mamy zamiar przystąpić do odbudowy takowej. Według obowiązującej obecnie ustawy nie można podobno budować przy oznaczonej ulicy trzypiętrowych domów, tylko dwupiętrowe. Jednak w dalszej części pan Muszyński argumentuje, że zachowane sąsiednie domy mają trzy piętra, więc zwrócił się do Wydziału Budowlanego, aby pozwolono jemu również wybudować kamienicę trzypiętrową. I zgodzono się z jego argumentacją i udzielono koniec końców pozwolenia na budowę trzypiętrowego domu, mimo że nie było to zgodne z ustawą budowlaną. Ale prawo nie było tutaj najważniejsze. Najważniejszy był jakiś zdrowy rozsądek jednak i starano się racjonalnie podchodzić do takich sytuacji. Widzimy tutaj projekt pierwszy dla tej kamienicy autorstwa Aleksandra Hermana. Założył on wprowadzenie na każdym piętrze jednego bardzo obszernego mieszkania i aż dwóch klatek schodowych. Prawdopodobnie tylna klatka schodowa miała być dla służby, natomiast klatka schodowa w budynku frontowym miała być bardziej reprezentacyjna. To też było znamienne dla projektów sporządzanych w Kaliszu w dwudziestoleciu międzywojennym, że sporo z nich przewidywało luksusowe mieszkania dla bogatych osób i kontrastowało to bardzo z dużym bezrobociem, z głodem mieszkaniowym i z tym, że ludzie po prostu trochę nie mieli gdzie się podziać, a i tak projektowano
dla bogatszych takie właśnie duże mieszkania, jedno na całe piętro, licząc na to, że właściciel otrzyma z tego tytułu większy czynsz. Tak miała się prezentować elewacja. Natomiast ten projekt nie doczekał się realizacji. Mimo że tutaj, jak widzimy, udzielono pozwolenia i pozwolenie wydał Wydział Budowlany Magistratu. Podpisał się tutaj kierownik Urzędu Policyjno-Budowlanego Pajzderski, który był jednocześnie architektem okręgowym i również tutaj prezydent miasta Kalisza musiał zatwierdzić takowe pozwolenie. Natomiast tak jak mówiłem, projekt nie doczekał się realizacji i 3 lata później został sporządzony kolejny przez innego architekta, Czesława Jezierskiego. I tutaj już trochę racjonalnie podszedł on do sprawy, oddzielając klatką schodową dom frontowy od oficyny i lokalizując na każdym piętrze 2 mieszkania, dość nowoczesne, jak na standardy Kalisza, zaopatrzone w łazienkę, w ustęp. I ten projekt po pewnych zmianach i uproszczeniach został zrealizowany, co będzie widać na ostatnim zdjęciu na koniec. Tak się prezentowała elewacja. Widzimy też tutaj, pokazane są linie gzymsów sąsiadujących domów, także w ten sposób też dbano o to, żeby miasto wyglądało spójnie. I widzimy, że udzielono pozwolenia. Tym razem pozwolenia udzieliła Inspekcja Policji Budowlanej przy Magistracie Miasta Kalisza. To pokazuje, jak bardzo zagmatwane były nazwy tych wszystkich instytucji i komórek urzędniczych kaliskiego magistratu. I oczywiście tutaj punkty od 6 do 11 to są poprawki, które należy uwzględnić w projekcie. Ciekawostką jest to, że mimo że przewidywano, że ustępy będą zlokalizowane w budynku, tak właściciel nie zadbał o to i postanowił zbudować ustępy i szopę osobno na podwórzu, nielegalnie, bez pozwolenia budowlanego. Później w międzyczasie sprzedał posesję. I z tego tytułu powstały pewne problemy dla nowych właścicieli, małżonków Fedeckich. Sprawa dotarła nawet do Wojewódzkiego Sądu w Łodzi, Wydziału Administracyjnego. No i koniec końców zapieczętowano nielegalnie wzniesione ustępy, nie pozwolono z nich korzystać. Widzimy też takie ciekawe pismo, protokół o zdjęciu przy pieczęci. Jego przeczytam w całości albo mniej więcej, bo jest to bardzo ciekawe świadectwo tamtych czasów i jak wyglądało życie wtedy. Takie pisma pozwalają to sobie dobrze wyobrazić. Dnia 12 stycznia 1926 roku, godzina 8, przodownik Komisariatu Miasta Kalisza, Michał Michalski, na mocy pisma magistratu Wydział Inspekcyjno-Budowlany, dokonałem zdjęcia pieczęci zapieczętowanego klozetu wybudowanego bez pozwolenia na posesję przy ulicy Browarnej nr 4, własność pani Fedeckiej. Pieczęć zdjęta w obecności świadka dozorcy domu Michała Chojnackiego, lat 33, zamieszkałego przy ulicy Browarnej 4. Świadek Michał Chojnacki, niepiśmienny, podpisał Michalski, protokołował Michalski, przodownik. Więc no, bardzo, bardzo ciekawe pismo, bardzo ciekawe świadectwo o tamtych czasach, kiedy jeszcze analfabetyzm był bardzo rozpowszechniony. I właśnie dochodziło do takich trochę absurdów w sumie, że w obecności świadka, który nawet nie może się podpisać na takim piśmie. Tutaj widzimy kolejny protokół z takiego komisyjnego, z takiej komisyjnej wizytacji w sprawie dopuszczenia budynku do tymczasowego użytkowania. I tutaj specjalnie powołana komisja badała w 1924 roku stan budynku
I stwierdzono, że wykonane roboty odpowiadają zatwierdzonym planom, ale stwierdzono również przy tym wiele braków. I tak jak w przypadku poprzednio omawianej kamienicy, brakowało zewnętrznego otynkowania domu, ale brakowało też różnych udogodnień i spełnienia wymogów przeciwpożarowych, które polecono wykonać natychmiast, w przeciwieństwie do pozostałych braków, które można było odroczyć nieco w czasie i zrealizować po kilku miesiącach. Miasto to dosyć skrupulatnie sprawdzało, ale nawet jeśli właściciel nie wykonał tych zaleceń, to ciężko było o nałożenie kary, nie wiadomo jak było ze ściągalnością tych kar, bo zwyczajnie właściciele nie mieli funduszy. Nawet jeśli wynajmowali już jakieś mieszkania, to oni sami mieli problem ze ściągalnością czynszu i tak dalej, i tak dalej. A tak wygląda kamienica przy Browarnej 4 obecnie. Po lewej i prawej stronie są zachowane budynki tuż sprzed I wojny światowej. Jeszcze ostatni przykład. Kamienica przy ulicy Zamkowej 11. Widzimy tutaj zaświadczenie Wydziału Budowlanego, który zaświadcza, że dom przy Zamkowej 11 nie był spalony w 1914 roku. Zatem może zastanawiać, dlaczego ja go tutaj w ogóle pokazuję. Ale zaraz pokażę, że mimo, że dom nie był spalony, to jednak wojna bardzo wpłynęła na jego obecny wygląd. W 1914 roku właściciel posesji, Dawid Abramski, postanowił przebudować kamienicę, nadbudować ją z 2 do 3 pięter i dobudować z boku i z tyłu oficyny. Miała powstać luksusowa, jak widzimy, kamienica, znowu z 2 klatkami schodowymi, z dużym mieszkaniem od frontu i mieszkaniem prawdopodobnie dla służby w oficynie. I projekt został zatwierdzony. Co ciekawe, tutaj projektantem był Aleksander Herman, który był przed I wojną światową architektem miejskim, a po I wojnie światowej również wrócił do Kalisza i także wykonywał projekty dla prywatnych właścicieli. I zaprojektował on taką fasadę tej luksusowej kamienicy. Ona właściwie nie miałaby racji bytu, gdyby została zaprojektowana po wojnie, bo ustawa budowlana dla miasta Kalisza zabraniała budowania wykuszy. No ale widzimy, że ten projekt robi wrażenie. Przed I wojną światową właściciele starali się o wybudowanie właśnie trzypiętrowych kamienic, czasem czteropiętrowych, jeśli jeszcze wliczamy użytkowe poddasze. I te kamienice, niektóre zrealizowane, były synonimem luksusu tamtych czasów. Nawet urzekające są te postacie, które przechodzą na wysokości parteru przy witrynach. Przebudowa została rozpoczęta, ale została ją wojna. I widzimy po prawej stronie właśnie te kamienice. Chyba widać kursor, także ja ją teraz pokazuję. I widzimy po środku taką wielką wyrwę właśnie pod ten projektowany wykusz, zabite prawdopodobnie deskami okna. Tutaj fragment muru, który później miał zostać nadbudowany, i w użytkowaniu jedynie parter, w którym były zlokalizowane jakieś sklepy jeszcze podczas wojny. Natomiast dookoła gruzy, poza jedną jeszcze zachowaną kamienicą pod numerem 13 z około połowy XIX wieku i poza soborem świętych Piotra i Pawła, który przetrwał wojnę, natomiast został rozebrany jako symbol rosyjskiej dominacji, został rozebrany z inicjatywy mieszkańców i urzędników właściwie całego środowiska kaliskiego pod koniec lat 20. Co się dzieje
po wojnie. Dawid Abramski nie skończył tej przebudowy i po wojnie prawdopodobnie był już tak zdesperowany, że zrezygnował kompletnie z tych ambitnych planów budowy takiej luksusowej kamienicy i chciał ją po prostu przykryć dachem i oddać do użytku w mniej więcej takim stanie, żeby się po prostu nadawała do zamieszkania. Widzimy pismo do Wydziału Budowlanego Magistratu Miasta Kalisza, załączając przy niniejszym rysunki i obliczenie statyczne konstrukcji dachu na przebudowywanym od 1914 roku domu przy ulicy Warszawskiej numer 47 na posesji mojej. Mam zaszczyt prosić Wydział Budowlany Magistratu o zatwierdzenie tychże. To jest pismo z lipca 1919 roku. Tak wyglądał ten projekt. I co ciekawe, nie uzyskał Abramski pozwolenia na doprowadzenie do końca tej przebudowy. Mimo to budował i w ten sposób komisja do zatwierdzenia planów złożyła skargę do pana komisarza rządu w Kaliszu, że właśnie Abramski buduje bez pozwolenia policyjno-budowlanego dom mieszkalny. Już się zbliżam do końca. Subtelnie bym przyspieszał. Dobrze. Chociaż jest bardzo ciekawe, ale... Oczywiście. Tutaj widzimy inne pismo komisji, tym razem dla zatwierdzenia planów, więc te nazwy widzimy, że one były kompletnie niejednolite, mimo że te pisma dzielą tylko 4 dni, żeby pokrywać dach prowizorycznie deskami. Tu jest projekt Czesława Jezierskiego z 1919 roku, zupełnie inny niż ten Abramskiego, przewidujący właśnie dwupiętrową kamienicę. Natomiast ten projekt też nie został zrealizowany tak do końca. Tutaj jest pozwolenie udzielone Abramskiemu, a tutaj widzimy, że próbowano jeszcze budować ustępy w podwórzu i ten projekt już został sporządzony dla kolejnych właścicieli, dla Morica i Pejsacha Gryzdów. Te nazwiska i imiona też pokazują, że właścicielami kamienic byli zarówno Żydzi, jak i Polacy. To jest kolejny projekt na otynkowanie tej kamienicy. Również prawdopodobnie nie doczekał się on realizacji, albo kamienica później i tak została przebudowana. Tutaj jest następny projekt przebudowy, która zakładała wprowadzenie ustępów już w budynku w 1936 roku i pobudowanie tak zwanego dołu szambo pośrodku posesji. Udzielono na to pozwolenie. Tak kamienica prezentuje się obecnie, niestety niezbyt okazale. Widzimy na tych trzech przykładach, że możliwości odbudowy kaliskiej kamienicy zależały przede wszystkim od stopnia zniszczenia budynku, od planów urbanistycznych, przeprowadzonych korekt, od możliwości finansowych właścicieli i możliwości w ogóle otrzymania pożyczek. Pożyczki otrzymywano przede wszystkim ze Skarbu Państwa za pośrednictwem kaliskiego magistratu od 1924 roku od Banku Gospodarstwa Krajowego. I gdy inwestor zdecydował się na odbudowę, musiał właśnie oczyścić najpierw posesję z gruzów albo zabezpieczyć te mury, które się zachowały. Później zatrudniał architekta, składano prośbę razem z projektem o pozwolenie na budowę. Takie pozwolenie zwykle uzyskiwano, często przy tym negocjowano właśnie jeszcze różne specjalne warunki. I później po poprawkach projekt szedł do realizacji, ale ta realizacja w Kaliszu zazwyczaj ciągnęła się jeszcze później wiele lat. Często właściciele rezygnowali i sprzedawali swoją posesję innym ludziom i oni kontynuowali później dzieło odbudowy. Koniec końców jednak rezultat jest udany i można go podziwiać do dziś, ponieważ podczas II wojny światowej miasto lokacyjne uniknęło znaczących zniszczeń, cierpiała co prawda dzielnica żydowska, natomiast większość budynków przetrwała, zwłaszcza tych z dwudziestolecia międzywojennego. I na sam koniec pokażę jeszcze moje ulubione zdjęcie z czasów odbudowy z 1919
1927 roku, pokazujące brukowanie rynku w Kaliszu. I dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo panu dziękujemy. Ciekawe wystąpienie, które pozostaje gdzieś niedaleko tej tematyki, która i wczoraj była poruszana przez pana profesora Salma, chociaż z przejęciem czasowym o jedną wojnę. I również myślę z tym dzisiejszym referatem Piotra Lisa i Marty Koślagi. Natomiast chciałbym państwu zaproponować, żebyśmy może dyskusję przenieśli na czas po kolejnym wystąpieniu, bo jesteśmy w niedoczasie w tej chwili, mamy 7 minut spóźnienia. I myślę, że oddalibyśmy głos w tej chwili paniom magister inżynier architekt Darii Kruczek i pani inżynier architekt Katarzynie Lis, które też nie są osobami obcymi dla Would You Like. Pani Kruczek reprezentuje w tej chwili Politechnikę Wrocławską, pani Lis afiliację swoją przypisała Uniwersytetowi w Aalborg, a opowiedziałyby panie nam referat o postmodernizmie pod tytułem Chodź pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Więc jeśli państwo nie wyrażają sprzeciwu, a chyba na to nie damy państwu szans, żeby czasowo się jeszcze pomieścić, to zapraszam obie panie do prezentacji, a do dyskusji spróbujemy wrócić już po niej, dobrze? To jednak domyślili się wszyscy, o czym będziemy mówić. Nie, ja sobie pozwoliłem przeczytać pani referat. A, no tak. Dobrze, czy widać pełny ekran? Tak, oczywiście. Oczywiście. No to tak, no to oczywiście będziemy opowiadać o architekturze postmodernistycznej, o tym, jak ona jest postrzegana. Celem naszego wystąpienia było właśnie porównanie różnic, w jaki sposób dana architektura postmodernistyczna jest różnie odbierana, bo przeprowadziliśmy ankiety odnośnie starówek i odnośnie plomb mieszkalnych i bardzo różne wyniki nam się pojawiły. Troszeczkę kontekstu odnośnie postmodernizmu. Na świecie on pojawił się około latach 60. XX wieku w kontrze do modernizmu. Pojawił się też na skutek rozwoju gospodarczego. W Polsce ze względu na te przemiany rynkowe i przemiany ustrojowe pojawił się od około lat 80. i 90. i można powiedzieć, że już jest utożsamiany z symbolem wolności i otwierania się Polski na świat, na Europę. Cechuje się nawiązaniem do tradycji, nawiązaniem do historii, ale we współczesnych ramach, aluzyjnością, niejednorodnością, wieloznacznością, posługiwaniem się żartem, posługiwaniem się aluzjami, które jest to. To wszystko stoi w kontrze do modernizmu, który był tak zwanym stylem międzynarodowym, wszędzie praktycznie bardzo podobny, brak odniesień historycznych, wszędzie można było go zastosować w produkcji masowej, szybko, żeby zbudować. No i celem naszej prezentacji było właśnie, celem naszych początkowych badań było zbadanie, jaki sposób postmodernizm jest odbierany, gdyż głównie w opinii publicznej przeważają głosy, że jest to kiczowata architektura, która jest krzykliwa, przaśna, którą należy zburzyć przede wszystkim. Pozwoliłyśmy sobie zrobić dwie ankiety, właściwie to trzy. Pierwsza była odnośnie starówki w Głogowie oraz starówki w Kołobrzegu, wśród mieszkańców obu miast przeprowadzona. Powiedzmy sobie troszeczkę o tych miastach. Były to miasta bardzo mocno zniszczone w trakcie II wojny światowej. Głogów został zniszczony, centrum jego w 90%, Kołobrzeg w 90%, Głogów w 95%. I były to miasta, które nie zostały od razu odbudowane. Były to miasta, które ze względu na fakt, że były dawniej w granicach niemieckich, uważano je za miasta, które nie są do końca pewne, czy zostaną w tych granicach polskich, więc raczej budynki rozbierano, cegła była wysyłana do Warszawy, do właśnie Nowej Huty jako miast ważniejszych.
Natomiast centra Głogowa, centra Kołobrzegu były po prostu hałdą gruzu i to było nawet do lat 90. Na świecie w 64 roku ustalono kartę wenecką, która zakazywała rekonstrukcji zniszczonych obiektów w historycznym kształcie. W Polsce w 1945 roku ustalono, że zabytki powinny zostać odbudowane, włącznie z tymi zniszczonymi. Właśnie przez to mamy zamek w Warszawie odbudowany. Natomiast w 1956 roku zmieniono tę doktrynę, że pojedyncze ważne obiekty możemy odbudować, natomiast nie musimy odbudować zespołów. Około lat 80., 70. pojawiła się idea retrowersji, więc, która polega na zabudowywaniu historycznych centrów w taki sposób, żeby nawiązywać układem do dawnego układu ulic oraz do parcel, wielkości i kształtów budynków, natomiast żeby wykorzystać współczesne materiały, współczesne fasady, zastosować to bardziej nowocześnie, nawiązując właśnie do poprzednich historycznych detali. Opowiedzmy sobie troszeczkę o Kołobrzegu. Właśnie w 1984 roku profesor Witwicki zaproponował tam użycie retrowersji. Wtedy powstał pierwszy projekt. Początkowo inspirowano się kamienicami przedwojennymi, później zaczęto inspirować się średniowiecznymi kamienicami, aż w końcu obszar aktualnie jest pod ochroną konserwatowską. W Głogowie w bardzo podobnym czasie, w 1983 roku zatwierdzono ten projekt retrowersji, gdzie proponowano czterokondygnacyjne budynki nawiązujące do średniowiecznej zabudowy. W 1987 roku rozpoczęto odbudowę ratusza. Wciąż w Głogowie trwa odbudowa tej starówki. Bodajże dwa lata temu zakończono odbudować jeden też z ważniejszych obiektów tam, czyli teatr. Teatr został odbudowany praktycznie w takim samym kształcie, jak był. Natomiast budynki mieszkalne właśnie używane są postmodernistyczne plomby. Kontrowersje, jakie mamy wśród retrowersji, jest właściwie bardzo podobne jak kontrowersje wśród postmodernizmu. Postrzegane jest jako to kicz i nie są to budynki postrzegane jako zbyt współczesne, jak i zbyt historyczne. Historycznie nie możemy ich uznać, też wybudowane zostały niedawno, nie mają tej wartości. Natomiast przez kolorystykę i przez te detale też nie możemy ich uznać za współczesne, no bo też nie pasują do końca do naszej epoki. Postanowiliśmy więc zapytać mieszkańców obu miast, co sądzą o tych starówkach, jak estetycznie je oceniają. Sondę tę pierwszą przeprowadziliśmy w 2019 roku. Około po 20-30 osób w różnych grupach wiekowych nam je wypełniło. I tutaj mamy przykłady, jakie pokazałyśmy mieszkańcom. Tu mamy starówkę w Głogowie. Po prawej stronie mamy właśnie użytą retrowersję, po lewej stronie mamy Lidl, który został tak obudowany. Budynek, nawiasem mówiąc, bodajże nominowany do makabryły. Tu mamy kolejne, to jest praktycznie centrum Głogowa też. Tutaj mamy Kołobrzeg. I jakie były wyniki? Co ciekawe, bardzo dużo respondentów oceniło bardzo pozytywnie te starówki. Nieważne, czy to było wykształcenie architektoniczne, czy po prostu mieszkańcy bez wykształcenia kierunkowego, bardzo dużo odpowiedzi było pozytywnych. Jakie były główne zalety? Była urokliwość, różnorodność, spójność zabudowy, historyzująca forma, oryginalność. Wady były typowe postmodernistyczne. Zbytnia prosta, pstrokatość, pasteloza, toporność. W kontrze do wymienianych zalet też brak jednorodności, brak przykuwających detali, ale ogólnie bardzo pozytywnie oceniana starówka. W Kołobrzegu ponownie były bardzo podobne wyniki, czyli urokliwość, spójność tej zabudowy i historyzujące formy i wymieniane wady, kiczowatość, nieodpowiednia, zbyt szeroka gama kolorystyczna, brak jednorodności, też podobnie w kontrze, że jednak te spójne zabudowy były. Ogólnie widać tendencję, że obiekty, które były wcześniej zniszczone, że nie było tam nic, zostało to pozytywnie ocenione. Podejrzewamy, że może być tak ta architektura oceniana pozytywnie właśnie przez to, że wcześniej po prostu była tam
sterta gruzów i teraz dopiero pojawiło się coś, co jest pozytywne, coś, co wnosi, odżywia to miasto, dlatego jest możliwe to oceniane pozytywnie, lub też mieszkańcy się cieszą przez to, że jakby powielamy utarty schemat. Ta starówka wygląda jak starówka, bo powiedzmy, nie wiem, z XIII, XV wieku, z XIX wieku, ale jednak jest w całkiem dobrym stanie. Kolejną ankietą, którą przeprowadziłyśmy i która była taką kontynuacją do tej przeprowadzonej w 2019, o której Daria opowiedziała, była ankieta już konkretnie dotycząca bloków mieszkalnych i plomb postmodernistycznych, tym razem skupiona na przykładach wrocławskich, których mamy trzy. No i tak co do kontekstu, myślę, że te kolorowe, postmodernistyczne bloki to już się na stałe w krajobraz polskich miast wpisały od wielu lat. Natomiast mimo tego dalej jakby dyskusja na temat estetyki i kolorystyki jest dosyć wyrazista i opinie są skrajne, często emocjonalne. Wrocław wybrałyśmy dlatego, że po pierwsze ma gro bardzo charakterystycznych, dobrych przykładów tych postmodernistycznych plomb w szczególności, ale także dlatego, że jesteśmy obie z tym miastem związane, pochodzimy z niego, obie wykształciłyśmy się na Politechnice Wrocławskiej i dlatego też wybrałyśmy to miasto na nasz przykład. No i tak, i celem właśnie było sprawdzenie, jak będzie, czy będzie jakiś kontrast, jak wypadną te bloki i plomby w kontraście do postrzegania zaskakująco pozytywnego tych starówek postmodernistycznych. Jeżeli chodzi o tę ankietę, przeprowadziłyśmy ją na początku tego roku, na przełomie lutego i marca. Odpowiedzi uzyskałyśmy od 41 osób. Nie jest to oczywiście grupa reprezentatywna, dlatego że przeprowadzałyśmy nasze ankiety za pomocą Facebooka, na grupach społecznościowych zrzeszających miłośników Wrocławia i jego historii, ale też byłyśmy bardzo zadowolone z naprawdę wyczerpujących, interesujących odpowiedzi. Udało nam się zgromadzić respondentów z różnych grup wiekowych, w dosyć równych proporcjach, głównie z wykształceniem wyższym. Dosyć spora część, prawie ponad 30% respondentów wykazała jakieś wykształcenie kierunkowe architektoniczne albo związane z historią sztuki czy ze sztuką. Zapytałyśmy także respondentów o ich miejsce zamieszkania i w przeważającej części byli to wrocławianie. Niektórzy z nich zamieszkujący osiedle Huby, na którym zlokalizowane są dwa z naszych trzech przykładów, a także okoliczne osiedla. Zaczęłyśmy tę właściwą część ankiety po tej metryczce od zapytania, czy respondenci zaznajomieni są z pojęciem architektury postmodernistycznej, a także czy znają i mogą wymienić jakieś jej cechy. Tutaj warto wspomnieć, że ta bardzo optymistyczna odpowiedź, że 70% respondentów zna to pojęcie, wynika właśnie pewnie z tego, że obrałyśmy pewną grupę docelową, które Wrocławiem są zainteresowane. Natomiast wyniknęło z tego też sporo dobrego, bo uzyskałyśmy naprawdę duży przekrój odpowiedzi. Jeżeli chodzi o te cechy, które w miarę były zgodne wśród różnych odpowiedzi respondentów, to oczywiście ta krzykliwa czy też odważna kolorystyka, duża ekspresyjność, ale też tanie, niezbyt dobrej jakości materiały. Nawiązanie do samej nazwy stylu, czyli sprzeciw wobec modernizmu, swoboda, różnorodność, ale też kicz, tandeta oraz silna geometryzacja form. Co ciekawe, pojawiły się też przeciwstawne cechy. Niektórzy podawali, że postmodernizm charakteryzuje się brakiem nawiązań do form historycznych, natomiast inni wykazywali właśnie tę nową współczesną aluzyjność i nawiązywanie do poprzednich stylów architektonicznych. No i także pewne sprzeczności były, jeżeli chodzi o odpowiedzi o detale, bogate lub ubogie, w zależności od respondentów. Następnie przedstawiłyśmy ankietowanym trzy przykłady. Poprosiłyśmy o ocenienie każdego z nich w skali od 1 do 5.
jak o ich personalną, subiektywną opinię, czy się im to, ten obiekt podoba, czy też nie. Zapytałyśmy również o krótkie uzasadnienie, a także o dowolne, zupełnie dowolne skojarzenia z budynkiem. No i pierwszy przykład nie jest to przykład stricte postmodernistyczny, ponieważ to jest blok mieszkalny, który powstał wcześniej, w latach 70. Natomiast gdzieś na początku XX wieku przyszedł termomodernizacja, a także został odmalowany i został właśnie opatrzony w taką charakterystyczną, kolorową, geometryczną oprawę graficzną, prezentującą motywy mogące się kojarzyć z budynkami ze spadzistymi dachami. Są to bloki zlokalizowane przy ulicy Wieczystej. No i tutaj raczej w sporej, znacznej większości respondenci wypowiedzieli się negatywnie na temat tego przykładu. Głównie komentowali infantylność oraz zbyt dużą różnorodność, kolorystykę tych obiektów. Wspomniali także prostotę, ale funkcjonalność. Wiele z nich też także mówiło o tym, że obiekty są nudne, oklepane, zwyczajne, ale zdarzały się też pozytywne lub neutralne oceny, takie właśnie, że kolory są ładne albo że budynki spełniają swoją funkcję i są dobre użytkowo. No i jeżeli chodzi o skojarzenia mogły być zupełnie dowolne, natomiast pojawiały się pewne prawidłowości. Były nawiązania oczywiście do bloków z PRL-u, ale też do klocków Lego. Tego typu architektura kojarzy się raczej z prowincją, z małymi miasteczkami, ale również niektórym z kamienicami w rynku. A dla niektórych respondentów kojarzy się z dawnymi czasami, czy z dzieciństwem nawet. Kolejny przykład, to już taki bardziej standardowy, czyli plomba projektu Wojciecha Jarząbka przy wybrzeżu Wiesteńskiego 36. Tutaj spodziewałyśmy się bardziej spolaryzowanych wyników i można powiedzieć, że się nie przeliczyłyśmy, ponieważ jak widać na wykresie, o wiele bardziej radykalne są te oceny. Jest dużo respondentów, którzy zapowiedzieli się bardzo negatywnie, ale przeważają jednak osoby, które pozytywnie oceniają tę plombę. Mówią o tym, że dobrze wpisuje się w otoczenie, że jest ciekawym akcentem, że przełamuje nudę, że jest oryginalny i ważny ten obiekt, a kolorystyka, mimo tego, że krzykliwa, pstrokata według wielu osób, jest także określana jako przemyślana. Natomiast pojawiają się również komentarze o przekombinowanej formie, o chaosie i o odstawaniu od okolicznej zabudowy, więc te opinie wobec kontekstu są podzielone. Jeżeli chodzi o skojarzenia, no to oczywiście architekt pojawił się w wielu tych skojarzeniach, a także jego chyba najbardziej znany wrocławski obiekt, czyli Solpol. Skojarzenia zawierały również nawiązania do Wesołego Miasteczka i do różnych innych takich parków rozrywki, ale też do dziecięcych zabawek. Niektórym kojarzyło się bardzo nostalgicznie z latami 90., a niektórymi z naroślami i wrzodami na zdrowym cele. Także spolaryzowane, emocjonalne odpowiedzi. No i tutaj mamy nasz trzeci przykład. Plomba, która znajduje się w ciągu kamienic przy ulicy Ciepłej. Ta pomarańczowa. Tutaj mamy widocznie znacznie bardziej neutralne te odpowiedzi, czyli ta plomba wzbudza o wiele mniej skrajne i spolaryzowane odczucia. Była opisywana często jako nijaka, bez wyrazu, chaotyczna, ale też część studentów mówiło, że wpisuje się w kontekst dobrze, albo że jest w miarę stonowana jak na postmodernizm, czyli w pewnym sensie też nawiązując do tych poprzednich przykładów, była oceniana jako bardziej ciekawa albo właśnie bardziej stonowana. Pojawiły się oczywiście standardowe opinie o zbyt krzykliwym kolorze lub o brzydkim kolorze, no i o tym, że nie pasuje do sąsiadów. Ale tutaj też zdania podzielone, ponieważ niektórzy podkreślali, że elewację i ciąg kamienic uzupełnia całkiem nieźle. Skojarzeń było znacznie mniej,
W niektórym nie kojarzyła się z niczym szczególnym, w niektórym kojarzyła się z typową plombą z lat 90., więc można sobie skojarzyć, to jest mniej więcej taki typowy obrazek wrocławski, a innym z połączeniem czegoś między kamienicą a blokiem. Tutaj do tego przykładu dołożyłyśmy dodatkowe pytanie, zaprezentowałyśmy ankietowanym rodzinę przedstawiającą zabudowę z końca XIX wieku, przedstawioną tutaj dla Państwa. No i zapytałyśmy ankietowanych, może dać jakieś dalej, zapytałyśmy się, jak się ta architektura współczesna im podoba w porównaniu do tej poprzedniej zabudowy. No i tutaj oczywiście pewnie bez większego zaskoczenia, raczej architektura współczesna wypadła gorzej w ponad 73%, natomiast umożliwiłyśmy także inne odpowiedzi i bardzo wielu respondentów w dosyć ciekawy sposób zauważyło, że porównanie tutaj w tym miejscu nie może być takie zero-jedynkowe, dlatego że po pierwsze architektura z ryciny historycznej prezentuje założenie, które jest bardzo homogeniczne, zabudowa jest powstawała w podobnym okresie, natomiast w tej chwili już bardzo rzadko spotykamy się z takimi sytuacjami, gdzie w zabudowie miejskiej mamy jednorodność. Mamy raczej różnorodność stylową i mamy też to, co tutaj jest wymieniane, czyli inne czynniki, które wpłynęły na obecny wygląd tych elewacji, czyli zniszczenia po prostu użytkowe i te historyczne. Oprócz tego zauważono także, że postmodernizm jest stylem młodym, i że nie wyrobiliśmy sobie pewnego dystansu poznawczego wobec niego. I tak podsumowując te trzy przykłady, niemal 1/3 respondentów oceniła je wszystkie negatywnie, natomiast 1/4 uznała, że ta plomba Wojciecha Jarząbka, mimo że dosyć wyrazista, taka bardzo kontrowersyjna, że właśnie wyróżnia się pozytywnie. Tak naprawdę najgorzej oceniono przykład pierwszy, co może nam dawać trochę taki obraz tego, że kłuje w oczy tych mieszkańców ta niespójność, czyli połączenie tego, co powstało wcześniej z kolorystyką, która została narzucona w późniejszym czasie. No i tak, czyli właśnie nasze wnioski są takie, że doceniają odbiorcy tę pewną intencyjność i celowość w odważnej formie ekspresji. Dlatego właśnie najlepiej oceniono, wydawałoby się najbardziej kontrowersyjną plombę, ponieważ ona jest nieprzypadkowa, nie wydaje się być czymś niefortunnym albo nieprzemyślanym. W pewien ironiczny sposób nawiązuje do starszych, poprzednich wzorców lub parafrazuje je. Wiele skojarzeń dotyczyło właśnie typowej kamienicy, ale przedstawionej w nowy sposób, a więc odbiorcy byli w stanie w całkiem niezły sposób ocenić w szerszym kontekście ten postmodernizm wrocławski i odnieść go do realiów i specyfiki czasu, więc wiele odpowiedzi było nacechowanych tym zrozumieniem specyfiki okresu, w jakim architektura powstawała. No i to jest właśnie cała nasza refleksja, którą chciałybyśmy może tak zakończyć tutaj Państwu naszą prezentację, że postmodernizm powinien być rozpatrywany w kontekście nie tylko tej swojej wartości formalnej, którą raczej warto oddzielić od tego, od roli, jaką pełnił, jaką symbolizował w tych przemianach światopoglądowych. Ponieważ jest stylem, który był bardzo zależny od przemian gospodarczo-społeczno-politycznych w Polsce i rezultuje tutaj też tym, że jest taki troszeczkę wyjątkowy, odróżnia się od tego postmodernizmu światowego właśnie przez to, że jest na niego nałożona ta nasza rzeczywistość, ta nasza historia nowoczesna. Tak, to będzie chyba na tyle. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę i za możliwość przedstawienia naszej prezentacji. Chyba zmieściłyśmy się w czasie.
Pięknie dziękujemy paniom za wypowiedź. Rzeczywiście podziwu godne zmieszczenie się w czasie, mimo że później panie zaczęły niż początkowo to było planowane. Teraz tak, formalnie powinniśmy mieć przerwę, więc nie będziemy zatrzymywać, którzy na przerwę chcieliby sobie pójść i wypić kawę. Natomiast państwu, całej trójce, należy się dyskusja. I wobec tego no, niniejszym tę dyskusję otwieram, przepraszając jednocześnie pana Mateusza Arabiego za to, że właśnie to się tak dzieje, że ta dyskusja została skomasowana w tej chwili po obu wypowiedziach, ale być może to się przysłuży nawet jej, tejże dyskusji. Mamy 13 minut w tej chwili. Poproszę wobec tego o takie bardzo zwarte wypowiedzi. To może ja mam pytanie dla pani. Może pierwsze jest mniej znane, mniej związane z tematem, ale przeczytałem różne mądre księgi, pytałem się różnych rabinów. Jakby panie znalazły odpowiedź na pytanie, skąd się ten amarant bebrał w postmodernizmie, to byłbym wdzięczny. Natomiast ciągnąc dalej, mimo wszystko jednak ten postmodernizm wzbudza atencję, wzbudza jakieś próby wartościowania, że jednak był w jakimś tam stopniu czy sposobie na swój sposób cenny. No chociażby był tutaj przypadek wrocławski wpisania tego Saspolu czy tam Solpolu na listę dóbr kultury versus zamysł właściciela na zburzenie tego budynku. Drugi przykład ja też znam w zasadzie ze swojej autopsji, bo budynek był tak brzydki, że przejeżdżając koło niego codziennie, nawet się śmiałem moim kolegom mówiąc, że dlatego jeżdżą metrem, a nie tramwajem, mimo że z tramwaju lepiej widać. To były te takie dwa budynki biurowe kolei włoskich. One były naprawdę w zasadzie wszyscy je krytykowali do tego, że jeden z przewodników też wtedy twierdzono, że nawet nie wiadomo, kto je zaprojektował, bo się autorzy do tego nie przyznawali. On został przerobiony w taki sposób. Ja po prostu rok temu wysiadłem tam na tym dworcu po tej 20-letniej przerwie, jak nie byłem w Mediolanie i się bardzo zdziwiłem, że tych budynków tam nie ma. I to też właśnie tam się obiło po środowisku, że one były cenne na swój sposób, ale to tak po prostu to pokazuję. Chwilka tylko to może udostępnię, żeby moi koledzy mogli. To nie tylko w Polsce taka dyskusja, całe szczęście się ujawniła. Oddaję głos paniom albo kolejnym chętnym. To ja może powiem, bo teraz jakby jestem zawodowo związana z Anglią, ja bardzo podziwiam w sumie to, że w Anglii praktycznie 30 budynków minimum jest wpisanych na listy zabytków, budynków postmodernistycznych. Najmłodszym zabytkiem w Anglii jest budynek bodajże z roku 98, który znajduje się w samym centrum City, w części biznesowej Londynu. Ma 22 lata, jest zabytkiem i to jest zabytkiem w dodatku drugiej klasy, czyli tej środkowej klasy. Jakby u nas, my nie mamy czegoś takiego jak zabytek postmodernistyczny, jeszcze to w naszej świadomości nie istnieje. Co więcej, właśnie Solpol, który jest przecież bardzo wysoko, bardzo ceniony przez architektów, wczoraj pojawiła się informacja, że ma być zburzony. Teraz jakby ta dyskusja, jakby co... My nie mamy jeszcze, wydaje mi się, że my nie mamy jeszcze tej świadomości postmodernistycznej. Jeśli to zburzymy, to nie będziemy później już byli, nie będziemy w stanie wrócić do tych budynków. Więc uważam, że jakby to jest ważne, żeby teraz jak najszybciej podnosić tę dyskusję odnośnie tego, jakie mieliśmy przekształcenia i jak ważny jest to styl w naszej świadomości. Jeżeli można, to ja się też spróbuję włączyć i jakoś ustosunkować do tych dwóch wypowiedzi, referatów. Technicznie Mateusz sprzęga ci mikrofon.
I w zasadzie spróbuję się odnieść do obu naraz i tylko potem podzielić jakoś swoje refleksje. To, na co można zwrócić uwagę, to, że w obu przypadkach omawianych mamy do czynienia z, przynajmniej w części, z odbudowami, to znaczy z sytuacją, kiedy mieliśmy zniszczenia gwałtowne wynikające z wojny i w przypadku Kalisza szybko podjęto odbudowę, w przypadku miast pokazanych przez panie później one musiały na swoją kolej poczekać. I o ile w Kaliszu te odbudowy były w duchu tradycyjnym i takim bardzo zachowawczym, o tyle czy to w Głogowie, czy w Kołobrzegu, one w jakimś sensie też były zachowawcze, mimo że były modernistyczne. Ponieważ w obu przypadkach, czy w przypadkach obu referatów, te odbudowy odbyły się w skali miejsca, w skali urbanistycznej, czyli to nie były ekstrawagancje urbanistyczne. Jeżeli już ktoś pozwalał sobie na ekstrawagancję, to wyłącznie w zakresie dekoracji i to w przypadku tych modernistycznych dekoracji. Bo w przypadku Kalisza to one, no, wręcz znajdywałem podobieństwa formalne, choćby do referatu, który poprzedzał pana referat dotyczącego premodernizmu, prawda? Tam takie elementy też mogliśmy znaleźć. No, pan opowiedział nam o historii w mikroskali, w skali pojedynczych budynków. Zresztą pan to pisał o tym w swoim artykule, że to mikroskala, która miała pokazać cały zestaw problemów związanych z tą odbudową. Panie bardziej ustosunkowały się do spraw formalnych czysto, czy formy architektonicznej. Myślę w przypadku postmodernizmu, że znaczenie w tamtym czasie, kiedy on w Polsce zaczynał powstawać, znaczenie miało to, że myśmy wszyscy byli straszliwie zmęczeni szarością komunizmu. Szarością pod każdym względem. Nie mówię tylko o szarości jako o kolorystyce, ale o po prostu sposobie życia. Myśmy mieli zupełnie dosyć. To są czasy moich studiów. Pamiętam, jak fascynowaliśmy się Charlesem Jenksem i Stuttgartem i Frankfurtem nad Menem, kiedy jeszcze nikt nie mógł tam pojechać, kiedy pojawiały się jakieś marne czarno-białe fotografie tego, co tam powstaje. I w jaki sposób pod koniec lat 80. rzuciliśmy się po prostu na to projektowanie, które miało nas oderwać od tej szarzyzny komunizmu, ponieważ to nam dawało namiastkę wolności. Ja mam za sobą dwa takie obiekty zrealizowane pod kierunkiem wspólnie z panem Jackiem Ferdzynem w małych miejscowościach, bo w Koluszkach, w małej miejscowości, bo w Koluszkach pod Łodzią. Ale pamiętam, z jakim zaangażowaniem te obiekty jeszcze z Jackiem Wesołowskim, z profesorem Jackiem Wesołowskim wspólnie to robiliśmy, z jak dużym zaangażowaniem, z jakimi wielkimi emocjami te postmodernistyczne projekty robiliśmy. Wydawało nam się to niezwykle odkrywcze w tamtym czasie. Tak należy w tych kategoriach na to chyba patrzeć. Więc i panie o tym odreagowaniu też u siebie w artykule pisały, więc to dokładnie tak było. Natomiast myślę, że tę architekturę w obu przypadkach, czyli w przypadku tej odbudowy po I wojnie światowej, w przypadku tych odbudów po II wojnie światowej, ratuje skala. Ratuje to, że one są w skali miasta, że one w skali Pierzei, że one, jeżeli wybuchają, to wybuchają kolorem, wybuchają tym rozbuchanym takim detalem, który jest prześmiewczy, który jest dowcipem architektonicznym. To chyba to. Natomiast chciałbym jeszcze panie zapytać o jedną rzecz. Co panie będą dalej robiły z wynikami tych badań? Czy coś z tego jeszcze wyniknie?
Czy rozmawiały Panie z mieszkańcami tych najbardziej kontrowersyjnych postmodernistycznych budynków? Ale jeszcze najpierw, zanim bym Panią oddał głos, to Pan Mateusz podnosi rękę, to bardzo proszę. Słychać mnie? Tak, tak. Tutaj wpisuję. Mam problemy z włączaniem i wyłączaniem tego mikrofonu. Ja chciałem oczywiście przeprosić też za przeciągnięcie tego wystąpienia, szczególnie dziewczyny, ale Państwa również. I tak chciałbym się odnieść, bo ja Kalisz też poniekąd uważam za taką swojego rodzaju retrowersję. Ja się z tym bardzo zgadzam. Już jak oglądałem te prezentacje, to też widząc Głogów, jeszcze na myśl przychodził mi Elbląg. Bo to pojęcie retrowersji to jest, nie wiem czy ono jest stosowane na Zachodzie, ale na polskim gruncie właśnie zostało zaimplementowane przez konserwator Elbląga Marię Lubocką-Hoffmann, z której inicjatywy powstało to Stare Miasto, tak a nie inaczej elbląskie. Więc warto się jeszcze Elblągowi przyjrzeć tutaj. Ja wiem, że wczoraj też pan profesor sam chyba mówił coś o Elblągu. Jak najbardziej, to była bardzo, bardzo burzliwa dyskusja po wystąpieniu pana profesora Salma. Jeżeli ktoś nie słuchał tego wystąpienia, to bardzo gorąco polecamy, bo to są wystąpienia, to są prelekcje, które są gdzieś bardzo blisko siebie i fakt, że one będą potem na YouTubie możliwe do obejrzenia razem powoduje, że mamy taką konferencyjną spójność tematyk, prawda? Nie udało się tego skupić jednego dnia z różnych przyczyn, no ale dzięki temu, że będzie możliwość odtwarzania razem, no to będą możliwości porównań. To co, panią oddamy głos w tej chwili chyba, prawda? No to ja może tylko powiem, tak trochę się tutaj ustosunkowując do tego, co pan powiedział na temat właśnie odreagowywania, że oba budynki, zarówno plomba Wojciecha Jarząbka, jak i ta plomba z ulicy Ciepłej, one zdobywały nagrody w trakcie swojego powstawania w 96 i 99. Nagrody Towarzystwa Miłośników Wrocławia, więc faktycznie jakby wtedy na pewno ta rzeczywistość musiała być trochę inna i oczekiwania i ta swoboda i wolność. A co do kontynuacji, to może bardziej Daria? Tak, to ja odpowiem, no niestety nie miałyśmy możliwości rozmawiać z mieszkańcami tych budynków, to też jest jakby ciekawy trop, z tym, że jakby Kasia mieszka w Danii, ja mieszkam w Anglii. Ja, no przyznam się, że to jest jakby coś, co mnie interesuje, ja bym z chęcią to pociągnęła jakby jako próbę doktoratu, tylko że u mnie jest ten problem, że się przeprowadziłam do Anglii, więc musiałabym znaleźć uczelnię w Anglii, która będzie chętna pociągnąć doktorat o polskim postmodernizmie. No a dlaczego nie robisz tego doktoratu zdalnie? Bo nie jestem pewna, czy mogłabym przez 4 lata robić, siedząc mieszkając w Anglii, robić doktorat w Polsce. Rozumiem. Ale Daria się zastanawia, także proszę się nie martwić, ona cały czas tam się jeszcze waha, także... Tak, aczkolwiek angielski postmodernizm też mnie bardzo kręci, więc no. Tylko nie wiem, czy jakby w pracy będą chętniej napuszczenie mnie też na doktorat. Doktoratu nie należy robić przez 4 lata, trzeba go zrobić przez rok i zabrać się za inne. Wezwanie przyjęte. To są... Tak. To są pobożne życzenia i wiemy o tym nie od dziś. Szefowa też mi tak mówiła i mówiła, panie Janie, doktorat powinien mieć 100 stron. No skończyło się na 230 stronach, ale się skończyło. To jest ważne, żeby to doprowadzić do końca. Już 15 stron mamy i musiałyśmy mocno obcinać, więc... Razy 10 i będzie. Dokładnie. Dobrze. Proszę Państwa, czy są jeszcze jakieś coś głosy? Coś chciałem, tylko muszę tam moją łapkę znowu wyłączyć, nie wiem jak to się robi. O tych dwóch ciekawych referatach. Ja się w ogóle bardzo cieszę, że no mimo wszystko ja Państwa całą trójkę postrzegam jako Wrocław. Jednak i poprzez fakt, że to przecież już któryś kolejny raz są nam Państwo bardzo bliscy. Znaczy, rozumiem, że panie nie są z Wrocławia w tej chwili, tak? Tylko gdzie indziej rezydują. No, wyemigrowałyśmy. Trochę szkoda, bo ja mam pytanie takie praktyczne. Znam we Wrocławiu taką, oczywiście z oglądu, tylko z zewnątrz. Obok ogrodu botanicznego jest taka ogromna poniemiecka piekarnia.
piekarnia. Ciekaw jestem, co się z nią dzieje. Ona miała być zaadaptowana na jakieś cele, ale to się ciągnie chyba z 10 lat już, z tego co wiem. I nie byłem przez ostatnie 2-3 lata, więc nie wiem, co dalej się z nią stało. Czy jest już coś w jej, w tej sprawie, czy coś się dzieje, czy nie. Z tego, co kojarzę, to tam, tam powstają właśnie już jest w trakcie przebudowy akademiki tam. Mają powstać prywatne akademiki, coś ale luksusowego. Chyba nie zburzą, tylko bo to jest bardzo dobra architektura, także to jest no, zabytek chyba, o ile się nie mylę. Z tego, co pamiętam, profesor Gerber niestety bardzo płakał, że tam część rzeczy będzie wywalona z tego budynku. Właśnie. Wspaniały obiekt, no ale cóż, nie wszystko można zachować. Proszę? Ale z zewnątrz, ze środka na pewno tam będą usuwać, ale z zewnątrz ma być zachowane i przechodziłem ostatnio i przebudowują, to znaczy na razie na dobrą sprawę dobudowują. No bo to tu można najszybciej zrobić kubaturę i zrobić kasę później na tym. Ale jeszcze chcę wrócić na chwilę do modernizmu, do postmodernizmu, przepraszam. Pierwsza refleksja, nie wiem jak państwo sądzicie, ale mnie się wydaje, że ten polski postmodernizm to jest taki siermiężny i on właściwie nie wytrzymał próby czasu. Ja obserwuję w Krakowie kilka, no ten obiekt wrocławski przy tym nadbrzeżu tam, ja go znam, on tu dość agresywne kolory na tych fotografiach ma u pań. Ale mnie się wydawał troszkę bardziej stonowany. Niemniej trochę zęby bolą, muszę powiedzieć. I żadne nagrody mnie tutaj nie zmienią mojego poglądu. Natomiast w Krakowie mamy takie trzy realizacje. Chyba dwie Romualda Leglera, jedną Dariusza Kozłowskiego. Legler zaprojektował taki dom przy Alei 29 listopada właśnie w takich kolorach z pranych majtek, a drugi to osiedle w Nowej Hucie koło Placu Centralnego, podobnie w takich kolorach też niebieskawych zrobił, gdzie pod tym względem Wrocław jest lepszy w takim razie, bo te kolory są bardziej zdecydowane. Natomiast jest jeszcze trzecia realizacja, no to ja to mówię, że to jest łabędzi śpiew postmodernizmu w Polsce, czyli właśnie ta realizacja jak to się, klasztoru zmartwychwstańców, księży zmartwychwstańców w Krakowie, projektu właśnie Dariusza Kozłowskiego. I muszę powiedzieć, że bardziej mi się ten projekt podobał w jego takich kredkowych wizjach, natomiast realizacja jest fatalna, także pod względem budowlanym. Cierpią tylko właściciele, których nie stać na utrzymanie tego obiektu. No takie nie wiem, czy państwo to znacie, ale to może znajdziecie sobie jeszcze gdzieś w internecie. W każdym razie przykre to jest, muszę powiedzieć, i nie załatwi sprawy tutaj cała ideologia dorabiana przez architektów. I to mnie też bardzo, dla mnie to jest takie z jednej strony niezrozumiałe, z drugiej strony nie zgadzam się z takim dorabianiem ideologii. Pamiętam, jak nas kiedyś Kozłowski oprowadzał po tym, no to opowiadał, że tu wieża, że tu schody, że coś, to ma takie, a takie śmakie znaczenie. To nie ma żadnego znaczenia, tak prawdę mówiąc, bo później ta architektura i tak żyje własnym życiem i teraz. No i nie sprawdziło się to, nawet technicznie, bo ściany nie miały odpowiedniej izolacyjności termicznej, ogromne koszty ogrzewania i część tego obiektu w końcu została na taki dom gościnny, powiedzmy, zaaplikowana i nawet koledzy, wycieczka architektów z Niemiec, znajomych, no tam również nocowała, tyle tylko, że mieli problem z powrotem wieczorem, no bo jak się jest w Krakowie, to trzeba trochę życia nocnego też poznać, więc przechodzili przez płot, w końcu księża dali im klucz do furtki, żeby już nie robili dziadostwa i jakoś wszyscy się pogodzili. Niemniej obiekt jest paskudny i właściwie aż elbetowy na dodatek. Ciężko go będzie zburzyć. No chyba, że wojna przyjdzie, co też jest jakimś czasem rozwiązaniem naszych dylematów. Natomiast jeśli chodzi o ten polski postmodernizm, to jeszcze ja taką swoją opinię może powiem, jak mnie się wydaje, dlaczego on jest taki słaby, ten polski postmodernizm. Myślę, że przede wszystkim z racji stosowanych materiałów.
i które nie ma jakości na tych detalach, nie by to były jakieś mozaiki, niech to było trwalsze farby czy coś takiego, a nie, że po kilku deszczach to wszystko zaczyna spływać. To taka tandeta po prostu, no więc unikajmy takiej tandety i róbmy je rzeczy porządne. Pamiętam taki obiekt, co prawda nie postmodernistyczny, bo jeszcze secesyjny z Moskwy, którym no właśnie artyści mozaiki robili, cegła była dobrze wypalona, wymurowane, wszystko naprawdę piękny obiekt niedaleko rzeki, w tej chwili tam bank jest jakiś i no, tego bym sobie życzył, żeby porządniej troszkę te detale robić. A tak robił Talowski. Amen.